Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku serii Guacamele. Ach, cóż, po długich eskapadach w końcu mi się udało tutaj dotrzeć, ale uwierzcie mi, że namęczyłem się niemiłosiernie. Naprawdę, już w pewnym momencie miałem tak pieruńsko dosyć, że myślałem, że mnie szlak jasny, najjaśniejszy po prostu trafi. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, teraz... Kurczaka się zamienia już szybko, kurczaka. Teraz... Czemu nie mogę przeskoczyć? O Jezus, teraz musimy się stąd wydostać, serio. Dobra, chickenie, ogar. Tutaj jest jeszcze... O kurde, po tym musimy przejść. Dobra, już pierdzielę to życie naprawdę, bo i tak jak dojdziemy tam wyżej piętro, to i tak, słuchajcie, mamy... Właśnie. To mnie korci, ale tutaj... Ile mamy w ogóle hajsu? Mogę tego sprawdzić? 7000. Na razie myślę, że nie będziemy może tam wchodzić, co? Na razie sobie to odpuścimy. Chociaż w sumie... I teraz tak. O ile dobrze pamiętam, tutaj na pustyni coś było. Jeszcze do zdobycia. Tylko nie pamiętam, w którym dokładnie miejscu. Kurwa, ten kaktus mnie leje. Tylko teraz, gdzie to było? Bo tutaj, pamiętacie, były takie półeczki. Tylko właśnie teraz nie wiem, czy to aby było, na pewno było tutaj na... Ale chyba tak. Tak, to było tutaj. Fuck. A, dobra. Kurde. No serio? Wypierdzielaj, patafianie. No, o Boże święty. Nie! Ja pierdzielę, no. Pierdzielone kaktusy. No tak, nie trafię. Easy. Dobra, mamy. I... Bonus w postaci życia. Dobra, pustynię mamy na 100%, moi drodzy. 100% mamy na pustynię. I teraz wiecie co, właściwie... Chyba pójdziemy jednak, wiecie? Chyba jednak pójdziemy do tego... no nie, to musimy wrócić tędy to... Zanim my dojdziemy, to trochę czasu minie. Albo może nie, wiecie co, poczekajmy... Nie wiem, naprawdę nie wiem, co na chwilę obecną zrobić. Chociaż myślę, że jak już tutaj kminimy... Mniej więcej 100% gry, żebyśmy mieli, to myślę, że będzie dobry motyw, żeby tam pójść. Dobra, to kosztuje 5 kafli, ale... Tak, że tak powiem, śpimy na pieniądzach. Tutaj nic więcej w sumie nie muszę. Tak, chcę wejść. No, nie do końca nothing happened. Tutaj faktycznie jakieś ciekawe rzeczy mogą być. O, taka sytuacja. Wow. Aha, czyli w sensie, że tu możemy przejść tylko i wyłącznie w drugim wymiarze. El Inferno. Ale wiecie co? Chyba niekoniecznie my powinniśmy tutaj być. Coś mi się tak wydaje, moi drodzy, wiecie? Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to nie tędy droga. Chociaż może. Na razie tu się nam nic nie dzieje złego. Okej.
Czy tutaj możemy być tylko i wyłącznie El Inferno. Nie wiem, boję się, to są jakieś bardzo dziwne, złe rzeczy. O! Mamy ziomka do teleportu. Okej! Okej. Nie za bardzo wiem... O, chicken. Serio, naprawdę. Naprawdę, chickenie. Nie podoba mi się to trochę. To jest za dużo złych rzeczy. Dobra, tu mam jakieś piętra. Nie ma sensu, myślę, że z nimi nawet gadać tutaj. Tu po prostu musimy się udać wyżej. O, tu mamy El Chicano. What the hell? Nie, nie przejdziemy tego, co wy? Już tak mnie nie posrało, kurde. Czyli jednym słowem, nie był to dobry pomysł, żeby tutaj się udawać bez mocy. No bo tak na dobrą sprawę nic tutaj nie zrobimy, bo wiem, że jest jeszcze jedna moc, której będziemy mogli, jakby to nazwać, poskakać sobie trochę. Znaczy poskakać, właściwie to polatać. Więc tak, chcę użyć podróży. Dobra, teraz tak, mamy Santa Lucita, teoretycznie powinniśmy się tu dostać, słuchajcie, wiecie co, mam atak jakiegoś dziwnego rybactwa tutaj na mnie, na moje życie, już mi tu lata i próbuje mnie zaatakować, ale dobra, wpierw idziemy do Santa Lucita. Santa, tu siedzisz, wiecie co, najgorsza rzecz jest taka, jak na monitorze siedzi ci owad i ty go musisz, kurczę, tak dziabnąć, żeby ci monitora nie ubrudził. Czy mi się to udało? Na szczęście mi się udało. Dobra, teraz tak, spójrzmy, czy my... tutaj właśnie. Mamy już możliwość, mamy już podblokowywane wszystkie teoretyczne umiejętności. Tam już chyba wiem nawet jak na górę wejść. Więc easy. Dobrze właśnie będzie, jeżeli uda mi się wszystkie rzeczy podblokowywać, bo tak na dobrą sprawę już większość mocy mamy. I tutaj. O, fajnie! No, tak myślałem, że on gdzieś tutaj będzie ukryty. Yay! Music to my ears. Ciekawe, czy uda mi się zrobić wszystkie achievementy. W ogóle mogę sprawdzić jakoś... Słuchajcie, mam na chwilę obecną... Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Mam na chwilę obecną 29 z 60 achievementów. Więc jest fajnie. Achieve 150 hit combo. Chupacabra. Dobra, tu jest, widzę, spora ilość achievementów, które będę tutaj w stanie wykonać. Ale to swoją drogą... Ogólnie tutaj też jest patent, żeby wykonać 6... Ciekawe, jak ja mam to niby zrobić. Ale nic. Dobra, teraz pytanie. Dlaczego wracam się do lasu?
Wracam się do lasu z bardzo prostej przyczyny, bo tutaj, jak sami widzicie i pamiętacie, mamy sporo rzeczy, których żeśmy jeszcze nie odkryli. A biorąc pod uwagę procent gry, którą mamy... Ach, te kości. Gdzie mi patafianie? Easy. Ale dziwne, bo wydawało mi się, że zrobiłem takie combo. Właśnie, to jest ciekawe, nie zawsze właśnie się rzuca tym kombem. Ach, nie wyszło. Zmiażdż się. Dobra, teraz tak, na górę, bo mamy podwójny skok, a wcześniej go nie mieliśmy, więc nawet bym nie miał możliwości, jak się tam udać. Chociaż i tak... Dobra. No może troszkę z dupy tutaj powchodziliśmy. Ale tak. Tutaj jeszcze jest ta rzecz w postaci tej wajchy, która tam jest do... Ziomu, z czym ty do ludzi w ogóle wychodzisz? Powiedz mi naprawdę. Dobra, balić to. Trochę ci nie wyszło. Gdzie mogłem użyć właśnie kamienia teleportacji? No już. Aha, czyli to będzie tu. Dobra, co tu mamy? Ło, nie! Naprawdę, jakiś wariat to wymyślił. Kurna, co za kretyn to wymyślił. No nie wierzę. Znowu te pierdzielone kolce. Boże, one są takie popierdzielone. No nie. Tak, no spadnij od razu na dół, bo przecież widzę, że ci to nie wychodzi. No, come on, kolce, ja nienawidzę tych... One są takie głupie. O, matko! Kto wymyślił te kolce? Pytam się. No! Żartujecie! Moje serce, moje, mo. Widzę buzię w tym tęczu i lalala. Teraz już mam naprawdę wyjebane te kolce. A teraz jeszcze muszę stąd wydostać. Świetnie. A, przecież ja mogłem... Okej, nie było. Dobra, mamy 61%. Nie wszystko zdobyliśmy. Teraz trzeba wejść wyżej. Jeszcze. Tutaj. Chyba tędy. Aha, dobra, tu było serce. Miodnie. 66%, więc nie mamy nadal czegoś tutaj odkrytego. I to takiej dosyć, bym powiedział, wręcz dużej ilości. A wydaje mi się, że tutaj powiedzmy wszystko. Niedobrze. A zaraz. No właśnie. Faktycznie nie wszystko odkryte. 72%. Czasem dobrze jest pójść najlepiej w zupełnie inną stronę niż każe gra. Kiedy można jakieś, sami zresztą widzicie. Dobra, tam nie, bo tam jest dojście do Tule Tree. Tutaj też już. Wiecie, najbardziej chyba bym wnioskował, że coś możemy mieć tutaj
No, serio. Fajne. Co? No, wyskocz z tego. One, proszę cię, naprawdę. Już takiego kurczę jak tylko nie widziałem. Tu nas chyba nie było, nie? No właśnie. Okej. 77%. Nieźle. O, tu jeszcze coś mamy. A wcześniej tego nie widziałem tutaj. 83%. Okej. Niestety, jest cały czas problem, tak jak wam mówię, z analogami. To mnie najbardziej tutaj interesuje. Bo tutaj teoretycznie możemy wejść chickenem, ale... Ale jakoś tak nie... Coś mi tutaj nie pasi. I teraz tak, chyba naj... Mamy 83%, tak? Gdzie tutaj jest wejście, które mnie naprawdę intryguje. Chyba, że tu jeszcze coś jest. To czekajcie, wyjdziemy. I mam dziwne wrażenie, że będziemy po prostu tędy wracać. Tak mi się coś wydaje. Bardzo fajnie, że mamy te moce. One fajnie tutaj nam naprawdę pomagają. Także widzicie sami, dzisiaj będzie taki troszeczkę odcinek, jakby to powiedzieć, naprawiający moje błędy. Znaczy może przygotowujący się do zakończenia gry. Bo Guacamele no niedługo się kończy, nie będę was tutaj kłamał. No nie jest długie, ale naprawdę fajne i przyjemne. Mam nadzieję, że jakieś DLC-ki czy jakieś inne pierdoły powychodzą. Bo naprawdę gra się zacnie fajnie. Dobra, tu chyba nic nie ma. Jeszcze kawałeczek. O, cwaniaczki, kurna. Dzięki. Aha, co ty mi wyklinisz, co? Ziomuś, co ty do mnie? Dobra. I teraz tak, wydaje mi się, że tu będziemy mogli wejść kurczakiem, nie? To czemu tu jest takie jakieś dziwne pole? Takie jakby ala zamazane coś. Jakieś pytanie? Tam coś jest na dole, ewidentnie. Chyba, że... Nie. No tu coś zdecydowanie jest, słuchajcie, naprawdę. Nie, no może jestem ślepy, ale... Ale uwierzcie mi, że coś tam kurczę jest. No bo zobaczcie, to nawet widać, że coś tutaj jest. A najśmieszniejsze jest to, że to się jakby się łączy z tym tutaj. Więc tutaj musi Holender coś być. Nie wiem, może będziemy mieć jakąś jeszcze nową rzecz, jeżeli chodzi o nasze kury? Bycie kurakiem? Nie wiem. Tutaj mamy chyba wszystko odblokowane. Ale chyba nie mamy wszystkiego, jeżeli chodzi o miejsce naszego początku. Bo tam, o ile dobrze pamiętam, też było coś niebieskiego. Chyba. Tak, a nie, tu mieliśmy kuraczkiem wchodzić. Dobra. Widzę, że wszystkie triggery są bardzo czułe, naprawdę. Dobra. O. A, no tak, bo my żeśmy przecież stąd przyszli. Okej. A, tu mnie nie było jeszcze u nas z powrotem. Fajnie. EGF 50%.
No właśnie. Wow. Cześć. Ta kura jest strasznie śmieszna. O, fuck, jakiś labirynt. Nienawidzę labiryntów. O, se ktoś wymyślił. Fajne w sumie, jako... A, widzicie, jeszcze cwaniaczki tak zrobili mapę, żeby nie dało się sprawdzić, jaki jest, jaka jest dalsza część labiryntu. No, można, można. Ale mam dziwne wrażenie, że chyba poszedłem wcześniej dobrze. No nie chyba, tylko na pewno. Bo zobaczcie, teraz patrząc na mapę, nie widzimy tutaj, co jest. Dobra, żebym teraz nie zlamił. Tutaj. Tutaj do góry. Kurczak, skacz! Tutaj. No, co jest? Nie, nie tu. Dobra. Kurczak mnie dobrze prowadził na początku. A se cholera ktoś wymyślił? Masakra. Nie tu. O, w mordę. Zawsze miałem z labiryntami problem. Znaczy, teoretycznie zawsze w labiryncie powinno się iść w lewo chyba, nie? Ale... No, raczej nie w tym. O, serducho. Zastanawiam się, czy tutaj właśnie nie ma czegoś też ukrytego, bo... Chociaż nie, no myślę, że w sumie nie, twórcy nie byliby aż tak tutaj, że tak powiem, tragicznie, że kazaliby w labiryncie jeszcze kurna szukać przedmiotów, bo to już po prostu byłby hardcore do kwadratu i dla mnie to już byłoby trochę za dużo, jeżeli chodzi o taki, na taki zwykły labirynt. Dawaj, kurak, dasz radę. No tu chyba nie, chyba tylko na pewno tutaj zaraz będzie wyjście. O. Nie ma innej możliwości, dobra. O! Chuck Mall. What the hell? Co to jest? We got to catch them all! Nie wiem, co dają mi te maski. Naprawdę nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, ale wyglądają fajnie. A, czyli pewnie... Aha! Dobra, czyli tutaj są, rozumiem, gdzieś w różnych miejscach poukrywane te maski, które są jakby takimi swoistymi artefaktami? No nie wiem, ciężko jest mi stwierdzić. Tutaj w Pobluczo widzę, że też mamy nie wszystko zrobione. Czas to zrobić. Jak już tu w sumie jesteśmy. A tu nie jest chyba... A nie. Tutaj wszystko zrobiliśmy. Szczerze, bladego pojęcia nie mam, co tu jest jeszcze do zrobienia. Teoretycznie i de facto wszystko jest... A, może nie? Tu mnie na pewno nie było. Na 100% mnie tu nie było. Próbuj, byłem? Nie. Oczywiście, że nie byłem. Dobra.
Dobra, czyli cyk w inny wymiar, cyk. Dobra, mamy 75% w Pebluczo. Tu mnie też nie było chyba. Tutaj trzeba się przemienić w kurczaka. A nie, byłem. Tylko pytanie, czy tutaj coś było ciekawego, czy... Nie wiem, w każdym razie tutaj coś było. Tu byliśmy chyba. Tak, tutaj była misja z kurczakiem. To żeśmy go zrobili bez problemu. Tutaj z nikim nie mamy do pogadania. A mamy tu 75%, tak? Tu byliśmy. Tu na pewno byliśmy. Tak, a bo tu była bitwa z tą działką. Dobra. Jeszcze tylko jestem ciekaw, czy... Aha, tutaj mamy 100%. No to tutaj mi czegoś brakuje ewidentnie. To jest 75%, więc to wcale nie jest mało. Prawdopodobnie to jest jakaś jedna rzecz. Aha, to już ogarniam. Jeszcze jakby mi ktoś napisał, że mogę tam wejść, to by było dobrze. To by było dobrze. No i chyba mamy... A, 87%, więc to jeszcze nie wszystko. Miodny, naprawdę. Czegoś mi tu jeszcze brakuje, tylko... A tu byłem? Nie. Nie, byłem. No dobra, i tutaj mamy już... Tutaj już stąd wychodzimy. Mamy 87%, więc to nie jest... Więc to nie jest niestety wszystko. Bo tutaj do lasu nie chcę wychodzić. No dobra, trudno. Mówi się trudno. Więcej nie zdobędziemy. Tutaj zresztą też nie mamy wszystkiego. Więc możliwe, że po prostu... No to jeszcze tak nie do końca będzie wszystko. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, także co, ja myślę, że na dzisiaj sobie skończymy. Jestem tylko naprawdę ciekaw, jakby to tutaj wykminić, żeby było dobrze i żeby mniej więcej wszystko, co mam do odkrycia, mi się tutaj poznajdowało. Bo jak wiecie, ja i tak wszystko... Aha. A, wróć. Dobra, powiedzmy, że pójdę. Nie. Nie, na pewno nie. Także no ja muszę sobie to chyba na spokojnie wszystko poprzechodzić. Dobra. Także cóż, gdzie my mamy w ogóle... A, czekajcie, tam mamy service pointa. Tak wiem, service point, no. Naprawdę brawo, Wojtku. Service point. Ta dźwignia mnie co prawda irytuje, bo nie wiem, co ona robi. A wiem, że jest czasówką. Tylko, że właśnie było śmiesznie, nie mam bladego pojęcia, co ona otwiera. I to jest chyba zagadka, której bardzo możliwe, że na razie jej rozwiązania nie poznamy. Dobra, w każdym razie ja się myślę, że z wami już tutaj teraz pożegnam. W kolejnym odcinku sobie coś tam pokminimy, zobaczymy, bo może faktycznie się okazać, że... Może się okazać, że po prostu coś gdzieś mi tam... Tam na górze coś jest, na bank, tam widziałem już jakieś przejście. Dobra, miśki, nieważne, kończymy. Mam nadzieję, że kolejny odcinek serii Guacamele wam się podobał, a na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć!